Odpowiednia, czyli skuteczna segregacja odpadów wciąż sprawia mieszkańcom Suwałk istotne problemy. Taki wniosek płynie z tego, co jest starannie rejestrowane i zliczane. Do osiągnięcia właściwego współczynnika recyklingu ciągle nam daleko, bo niby wszyscy swoje śmieci segregują, ale w koszach wciąż tego nie widać. Trudno doszukiwać się tu niewiedzy, bo w domach jednorodzinnych system działa doskonale. W budynkach wielorodzinnych leży na obu łopatkach. Zarządcy tych ostatnich nieruchomości tłumaczą, że do wiat śmietnikowych trafiają odpady spoza gospodarstw domowych, ich lokatorów, ale jednocześnie nie robią nic lub prawie nic, by śmietniki zabezpieczyć. Rzeczywiście temat wiat śmietnikowych w zabudowaniach wielorodzinnych i poziomu segregacji w tych wiatach wraca bardzo często, jeżeli chodzi o dyskusję na poziomie Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz zarządców nieruchomości. Również i niedawno odbyło się takie spotkanie, gdzie ten temat był poruszany. My tutaj cały czas podajemy jako dobry przykład, ten przykład, który w kilku wiatach zarządzanych przez ZBM TBS został wprowadzony, czyli ten wariant związany z raz zamknięciem wiaty, oświetleniem wiaty i objęcie jej monitoringiem. Firma PGK Suwałki, która odbiera na terenie całego miasta śmieci, dosyć jasno wskazuje, że konkretne te wiaty, które są właśnie w ten sposób przez ZBM zmodyfikowane, wyglądają o wiele lepiej, są czystsze, panuje w nich porządek, poziom segregacji również w tych wiatach jest większy. Ratusz od dawna namawia wszystkich zarządców osiedli do zamknięcia wiat, do uruchomienia w nich monitoringu. To pozwoliłoby na jednoznaczne ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy ignorują elementarne zasady porządkowe, bo odpowiedzialność zbiorowa, zdaniem samorządu, nie jest właściwą metodą karania za nieprzestrzeganie regulaminu utrzymania porządku i czystości. Na inwestycję w zabezpieczenie wiat śmietnikowych zdecydował się, jak usłyszeliśmy, Zarząd Budynków Mieszkalnych. W ślad za tym zarządcą iść zaczęła Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa już realizuje ten pomysł, już wdraża to na terenach swoich mieszkańców. Zatem tutaj również PGK Suwałki potwierdza, że tam, gdzie Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadziła takie rozwiązanie, to to rozwiązanie spisuje się i tam rzeczywiście w tych wiatach panuje lepszy porządek. W przypadku pozostałych zarządców głosy są mocno podzielone. Pojawia się też argument finansowy. Wszak zabezpieczenie wiaty do najtańszych nie należy. My pokazaliśmy naszym zdaniem dobry przykład. Przykład, który spisuje się i który z relacji firm zarówno odbierających śmieci, jak i firm zarządzających danymi terenami wiemy, że te rozwiązanie po prostu się sprawdza. Władze miasta nie są przekonane co do skuteczności i zasadności zbiorowego karania za niewłaściwość. Segregację. Złym motywatorem byłoby karanie spółdzielni większymi opłatami, bo to w efekcie będzie karanie mieszkańców. Natomiast najlepszym zawsze wyjściem z takich sytuacji jest edukacja i na tą edukację trzeba przede wszystkim stawiać i tłumaczyć ludziom i mówić ludziom, że jeżeli nie będziemy segregowali śmieci, a w efekcie nie będziemy osiągali tych poziomów segregacji, które są nam narzucone, no to tak czy inaczej wcześniej te konsekwencje będą musiały być w postaci niestety prawdopodobnie wyższych opłat. Na tym etapie nie mówimy o tym, bo ten problem nie jest jeszcze tak duży, natomiast no, musimy cały czas przypominać mieszkańcom, że to od nas samych zależy, od tego w jakim stopniu będziemy segregować śmieci, to ile za te śmieci w przyszłości będziemy płacili. Na przestrzeni lat 2014-2020 wskaźnik recyklingu w Suwałkach wzrósł z 17 do 50%. Wymagania jednak też rosną. W 2025 roku powinniśmy osiągnąć już 55%. Na to się jednak nie zanosi. A gdy samorząd zacznie płacić kary, to z pewnością sięgnie i do naszych kieszeni. Wymagania rokrocznie będą coraz większe, by w 2035 roku osiągnąć aż 65%.